Roto to rodzinna niemiecka firma z tradycjami sięgającymi 1935 roku. Od początku stawialiśmy na innowacje. Opracowaliśmy schody strychowe, systemy solarne czy okna dachowe z PVC. W sumie na naszym koncie mamy ponad 1500 opatentowanych rozwiązań. Dla grupy Roto aktualnie pracuje ponad 3800 pracowników, z czego w Polsce 450 osób. Nasze rozwiązania obecne są w ponad 500 milionach okien zamontowanych pod każdą szerokością geograficzną. Jednym z najważniejszych narzędzi służących utrzymaniu sieci zaangażowanych partnerów jest nasz program lojalnościowy o nazwie Roto ProfiLiga. Za jego pośrednictwem przeprowadzane są konkursy, jak również kampanie. Liczba klientów, oczekiwania ich i nasze wzrosły wraz z rozwojem rynku i konkurencji. Wraz z chęcią ujednolicenia zarządzania kampaniami i w Polsce, i w Czechach zaczęły powstawać zaburzenia płynności przepływu informacji oraz problemy z przechowywaniem danych o użytkownikach. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której koordynacja naszego programu i czas reakcji na oczekiwania stałby się problemem. Mogliśmy rozpocząć kosztowne inwestycje we własne serwery. Oprócz ich zakupu musielibyśmy zapewnić im pomieszczenia, zatrudnić specjalistów do ich obsługi, przeszkolić ich, a także opłacać bardzo kosztowne licencje. I pomimo tak dużych nakładów cały czas nie mielibyśmy pewności, na jak długo wystarczy to rozwiązanie z racji jego małej skalowalności. Dlatego stanęliśmy przed strategiczną decyzją, czy problem rozwiązać w sposób tradycyjny, czy nieco bardziej innowacyjny. Partnerstwo technologiczne z Roto rozpoczęliśmy wdrożeniem dedykowanego systemu w 2002 roku. Platforma stworzona była w nowej na tamte czasy technologii .NET i do dzisiaj usprawnia pracę działu serwisu oraz reklamacji. Od początku klient zdecydował się na model pełnego outsourcingu. W tym celu udostępniliśmy firmie Roto serwery, a na nich zainstalowane oprogramowanie. Wpisaliśmy się wspólnie w nadchodzący trend usług hostingowych nazywany Cloud Computing. Mając zaufanie klienta do naszej firmy oraz do produktów Microsoft, wkrótce po premierze platformy CRM Online wyszliśmy z inicjatywą wykorzystania jej w funkcjonowaniu programu lojalnościowego. Microsoft Dynamics CRM Online jest przeznaczony do wspierania szeroko pojmowanego zarządzania relacjami z klientami i działa przy tym w chmurze, więc idealnie wpisuje się w potrzeby klienta. System do zarządzania, raportowania i dokumentowania usług obniżył koszty serwisu i poprawił satysfakcję klientów. Wprowadzanie danych stało się automatyczne. Zaczęliśmy w krótszym czasie obsługiwać większą ilość zgłoszeń. Z aplikacji korzystać można z poziomu przeglądarki internetowej, a zatem jest dostępna dla uprawnionych użytkowników z każdego miejsca na świecie. Roto ma profesjonalnie zgromadzone dane o uczestnikach swoich akcji, ma możliwość obserwowania ich poczynień na portalu, przeprowadzania analiz, generowania raportów. To pozwala oceniać skuteczność i bardzo szybko reagować dokładnie na potrzeby klientów. Dzięki decyzji o wdrożeniu Microsoft Dynamics CRM Online zyskaliśmy sprawnie działający system, gwarantujący najwyższą jakość obsługi i bezpieczeństwo danych naszych kontrahentów. Nie musieliśmy przy tym inwestować w serwery ani kosztowne oprogramowanie. Zaletą tego rozwiązania jest miesięczne rozliczanie abonamentowe, zależne bezpośrednio od ilości użytkowników platformy. Tę ilość możemy elastycznie dopasowywać według potrzeb. CRM Online wykorzystywany jest przez nasz dział marketingu i służy przede wszystkim koordynowaniu konkursów przeprowadzanych w ramach naszego programu Roto ProfiLiga. Daje nam możliwości systematyzowania akcji marketingowych oraz dystrybucji informacji poprzez wiele kanałów. Możemy też mierzyć efektywność poszczególnych kampanii. Firmy stawiające na przemyślany rozwój potrzebują innowacyjnych rozwiązań, które są efektywne, a przy tym proste i tańsze w utrzymaniu. Odpowiedzią na te potrzeby jest Microsoft Cloud Power. Elastyczność platformy hostowanej przez Microsoft doskonale wkomponowała się w specyfikę naszej firmy. Dynamics CRM Online oszczędził nam wydatków, czasu i wysiłku organizacyjnego, a także rozszerzył możliwości i co najważniejsze, sprawił, że nasza przewaga konkurencyjna na rynku mocno wzrosła.